Czy ja mam jakąś wizję tutaj na porządki w tym garażu, co gdzie będzie stało? Jakąś mam, ale co z tego wyjdzie, no to jeszcze nie wiem, ale jakąś wizję tam mam. To tu, to tu, to tu, to tam, to się wyrzuci tam i może coś z tego wyjdzie. Czekajcie na finał. Jak na razie to tutaj ruszyć się nie idzie. Trzeba powystawiać. To gdzieś do przodu, to gdzieś do tyłu. Dzieje się. Siema. Przed i po, czyli sprzątanie dzisiaj w garażu. Część rzeczy muszę wyrzucić i muszę zrobić tak, żeby wszystkie maszyny swobodnie wyprowadzać w zależności, którą będę chciał jeździć, bo w tej chwili po prostu nie wiem, żeby wyciągnąć ścigacza, muszę wystawić betę gdzieś tam na zewnątrz, potem wyjechać ścigaczem, potem wjechać, potem wyjechać i tak w kółko, nie? I z każdym sprzętem. Teraz na przykład jakbyśmy jechali na żwirownię, no to wiadomo, no to spoko, nie? Ale znowu ścigaczem muszę zrobić tak, żeby ścigacz sobie stał tutaj, tak jak kiedyś stał, żeby można było w każdej chwili na prostkę nim wyjechać. Becinę ustawić tam, żeby można było tutaj tak sobie przejechać. Skuter też. No i jedynie gdzieś krosa trzeba zamarkować, ale mam ten cały kąt do uporządkowania, stolik tam do wyrzucenia. Jeszcze jakieś na pewno skarby znajdę, to w czasie vloga wam będę pokazywał, czego mógłbym się pozbyć. Tutaj takie gogle Raven pościerane. Wystawię lada moment je na szybka pościerana trochę, ale nie za mocno, troszkę jest porysowana, zawsze można ją wymienić. To są te magnetyczne gogle, za jakieś grosze na Instagrama to bym wystawił. I zaraz jeszcze tutaj do takiej torby tajnej zajrzę, gdzie tam też są różne rzeczy. Dobra, ja się biorę, już koniec. Najwięcej kurde miejsca to mi te opony zajmują. Zganiałem na ten rower, no ale nie, tam jeszcze stolik jest. O, patrzcie, to jest mój stary buzer, to jest buzer na ściga. Wiecie, bardzo, bardzo zbliżony i bardzo podobny do tych buzerów, które mamy na enduro. Tylko to jest buzer na ściga. A niczym się nie różni od tego na enduro. O, może... nie wiem, ale to jest mój pierwszy. Oczywiście tutaj rękaw wyrwany jest jeden, bo prawą rękę potrzebowałem, jak miałem złamanie, to tego używałem do jazdy, sobie jeszcze to zakładałem, wiecie, dodatkowo i dlatego to uciąłem z tego buzera. No, powiem wam, że pierwsza jazda moje Fire Blade'em, kupiłem go w 2013 roku, ten buzer, i tu w takie upalne lato, i pamiętam, jak fajerką jechałem właśnie i miałem tylko na sobie ten buzer. Wcześniej jechałem w skórze, cały zapocony, nie? A jak to kupiłem, wracałem, no petarda po prostu, wszystko przewiewne, fajne, pięknie. Jeden minus tylko tej jazdy z fajerką i tym buzerem, że policja mnie zatrzymała akurat w tym dniu. Ale wtedy to jakaś fajna policja była, nic tam mi nie zrobili. Ale jeszcze w tym odcinku odkurzę całą fajerkę. Tak, mam specjalny środek, płyn, i będę ją całą szorował z tego kurzu. Nie pojadę na myjnie, bo ja ścigaczami nie jeżdżę na myjnie. Wszystko rękoma czyszczę, ręcznie. Porządek musi być nie tylko do wystawiania sprzętów, ale także, żeby coś przeserwisować. Na przykład tutaj często trzeba serwisować betę, chociażby wymiana oleju, wymiana filtru. Wymiana filtru nie wymaga tyle miejsca, ale do wymiany oleju no to już trochę tego miejsca jest potrzeba. Tak samo coś zrobić przy skuterze, przy krosie. Nawet tutaj głupie koło ściągnąć, żeby zawieźć do wulkanizatora, no to też potrzeba miejsca, trzeba ją na stojak postawić. Czyli miejsce musi być. No. Dzisiaj nie wyjechałem, no to po prostu mówię sobie: dobra, byku, no tu masz taki bajzel, rób to, chłopie. Nikt za ciebie tego nie zrobi, no nie przyjdzie tutaj Tomek, Kuba i pomogą. Ty, Bleku, ty, no nie mamy co robić, chodź ci pomożemy, nie? Będziemy zaraz tutaj ci dygać, nie? I robić porządek, nie? Musi być elegancko. A w ogóle, tak muszę wam powiedzieć, że wpadłem na pomysł wynająć jakiś obiekt, jakiś budynek fajny i tam po prostu przenieść wszystkie sprzęty i zrobić już sobie z takim pokojem, socjalem, żeby można tam było przyjść, nawet się przespać, coś takiego. Taki domek ekipy, tak sobie właśnie myślę, ale zobaczymy, może to w przyszłości takie coś powstanie. Powiem wam, samemu nie jest łatwo. Tu przepchnąć to zostawić tu. Trochę miejsca już się robi. Mam tutaj jeszcze fajny pomysł na fajny efekt. Porządek na regale, trzeba zrobić, stare środki wyrzucić. Tu znalazłem jeszcze, patrzcie, O'Neila, niezniszczone rękawice. Rozmiar chyba MK. Jakby ktoś reflektował, też to wrzucę na Instagrama. No i takie gogle Foxa z żółtą szybą. No wszystko taka rozjaśniająca, powiem wam, fajnie i po ciemku widać i w ciągu dnia. Takie miałem na Hard Enduro, na złe warunki pogodowe, deszcz, coś tego, wszystko widać. Bardzo fajne, też będą na Instagramie do wystawienia. Tamte w ogóle Red Bulla i Foxa sprzedałem jakby co. Wiecie co, na razie sprzątam, jeszcze nie znalazłem miejsca na nic, ale wyobraźnia działa. Jak tutaj ten narożnik zrobię, tutaj wejdzie ścigacz, aż po prostu na maksa ile się da i będzie łatwo do wyjeżdżania, ale no mówię, sprzątam i zobaczymy, bo ja nie wiem gdzie co kłaść po prostu. I pytanie, czy KXD doczeka się jazdy w końcu, czy nie? Dzisiaj go trzeba będzie odpalić. No powiedzmy, tutaj ścigacz, on musi iść na ten stojak właśnie, żeby stał prosto, żeby tylne koło było podniesione. W ogóle dzisiaj szukałem opon na tył do tego ścigacza. Coś znalazłem. Naprzód też. Ale myślę, że tylko z tyłu wymienię. Zobaczymy jeszcze jaka cena. No tak. Pierw porządki, potem dopiero czyszczenie maszyny, bo teraz tutaj ja zamiatam i po prostu nie chcę z powrotem tego zakurzyć. Ale no. Jutro na Winkle lecimy, już się z Kacprym umówiłem. Dobra, jadę dalej. Tomek i Kuba jakby tutaj byli, no to by mi pomogli, by to wszystko ładnie, elegancko, szybko szło, nie? A tak to po prostu trochę to idzie wolno, ale już pomału coś widać, nie? Śmieci to co nie miaranie, to wszystko to te śmieci są. Ale najważniejsze, że już zebra jest na właściwym miejscu. No, tak jak teraz właśnie stoi na stojaku. Praktycznie gotowa do czyszczenia. No od razu to od razu fajnie wygląda. Dalej nie mogę jej przesunąć, bo ona w ogóle przy postoju no jest duży kąt ma na lewą stronę. No i tak musi odstawać, nie? Tu lusterko będę musiał sobie jeszcze przekręcić, bo coś tutaj nie tak mi wyszło. Nie pasi. Przekręciło się. No powiem wam, że jakoś zaczyna to już wyglądać, ale żeby to było super luksus, to jeszcze nie. Na razie tak mam. Tu krosik, tu fajerka, tu skuter i teraz na środek przyjdzie Beta i mam nadzieję, że tu sporo miejsca będzie miała na stojak, na wszystko. No niestety nie udało mi się fajerki umyć, jeszcze jest dużo tutaj roboty, dużo czasu mi zeszło. Na razie to tak wygląda, ale będzie dokończone na pewno. W tej chwili mam tak, czyli fajerka wyjeżdża tak od razu, Beta wyjeżdża tak od razu. Wiadomo, rzadko będę jeździł skuterem, ale no trzeba będzie wystawić znowu jakiś motocykl, żeby dojść do skutera. No i KXD, którego nie udało mi się dzisiaj odpalić, ani umyć fajerki, ale nie no kurde, muszę ją wyczyścić, nie no muszę, kurde ja pierdzielę, muszę, bo przecież jedziemy na zlot, tak, w sobotę jadę na zlot, w niedzielę, w poniedziałek same weekendowe dni, no to będą wyjazdy i lepiej, żeby ta fajerka ładnie wyglądała, bo widać, że jest zakurzona, nie? 2 lata stała. Dobra, no biorę się, czyszczę, mam jeszcze chwilę, wyrzucę tylko śmieci. Ale mówię, to już nic więcej nie da rady, żebym ja tutaj coś usunął, nie? Wszystko musi być. Musiał ten rower jeszcze wyrzucić. Te paniaki. Może by dało radę, ale... Ale jeszcze trochę. No słuchajcie, zdążyłem jeszcze wyczyścić fajerkę. Jeszcze zmierzchu nie ma. Trochę przejrzała. Tutaj zauważyłem, że ten płyn mam taki... No, mleko się takie zrobiło, wiecie, nie mam szczykawki, żeby tutaj wyciągnąć stary ten płyn, ale nie wiem, może spróbuję jakoś czystą szmatką jak najwięcej zebrać, dolać świeżego płynu do czwórkę. Muszę sobie to lusterko też przekręcić, bo mi się poluzowało przy ostatniej jeździe i nie mogłem tego sobie ustawić. O, tak mi się gdzieś ustawiała, tu miałem na maksa, a to powinno być gdzieś tak, czyli coś takiego. Dobra, spróbuję czystą szmatkę tutaj zamoczyć, tego płynu nie jest dużo, może wsiąknie i doleję świeżego, a później trzeba będzie to normalnie odpowietrzyć. No, zegary przejrzały, wyczyszczone. Tą osłonę sam robiłem, tu od środka też wszystko sam, tu generalnie nie było w ogóle żadnych zaślepek w oryginale, ja to wszystko sam zrobiłem. A stare plastiki, o tam jeden wisi, tutaj wisi cały pług, czyli jakby ktoś chciał sobie założyć oryginał, no to na tyle powinienem mieć. Chyba że ten jeden boczny wyrzuciłem, o pług został jedynie. Nie wiem, czy plastiki idzie dostać do tej Fire Blade, do tego Fire Blade'a 9 rok. Podoba mi się u Kacpra ten wydech, bardzo króciutki jest. Pewnie musieli tutaj, nie wiem, uciąć. Bardzo tam się wpasował. Ja pozostaję przy tym wydechu. Ixil naprawdę bardzo fajnie gada. Poprzedni był gdzieś o tyle dłuższy. Gdzieś go tutaj, nie, wyrzuciłem ten wydech. No tutaj co, gripy do lepszego trzymania motocykla, tutaj tank pad, o tak to chyba się nazywa, już zapomniałem, wyszedłem z obiegu, jak się kładzie, żeby tutaj nie rysować, a i tak się rysuje ten bak tutaj, zobaczcie, stary lakier widać, czerwony bak był wcześniej. No, udało mi się z szmatką wysączyć. Teraz mogę dolać. Ciekawe, czy znowu się takie mleko zrobi. Fajne te zbiorniczki rizomy. Kiedyś chorowałem na nie i w końcu mówię, kurde, kupuję. Nie pamiętam nawet jaki oryginalny był i czy go gdzieś jeszcze mam. Nie wiem. Wcześniej tutaj manetki miałem gumowe, potem zachorowałem na te rizomy, no bo wiecie, jak się z chłopakami jeździ, każdy coś tam zmienia w motocyklu. Potem mi się spodobało to właśnie bezkluczykowe, wlew paliwa bezkluczykowy. Pamiętam, kiedyś to nie było tak, że każdy sobie na AliExpress wszedł i zamówił, bo to w sumie z Chin to było ściągane. Tylko to był jeden taki chłopak, który ogarniał wszystkim chłopakom na ścigaczach właśnie. I co? Teraz się taki ładny zrobił. Dobrze, ja sobie zakręcę, żeby mi się nie wylał ten płyn, bo jest bardzo agresywny. Na stojaku mam siadać. Dobrze, na stojaku. Dobrze, jak to wygląda? Dopasuję. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Bez sania zapalić. Jednak nie. No jestem ciekawy, czy też się taki brudny zrobi. Takie mleko, może po prostu no, stary on jest, kurczę, powiem wam, nalewany z 5, 6, 6, 7 lat temu. Dobrze, no to co, lusterka mam ustawione, płyn uzupełniony i odmieniony na razie. Co, jutro lecę na winklę, nie? Światła dobre. To są długie? Nie. Nie są długie. Tu są długie. Czyli wyglądam jak 600 mam z prawej strony tylko mijania, a z lewej drugie. No dobra, no to ja lecę. Trzymajcie się i czekajcie na filmiki ze zlotów, nie? No i zjazd takich. Po prostu słuchajcie, mam fajne pomysły na takie filmiki ze ścigacza. Powiem wam, że wczoraj no, nakręciłem, ale no, nie, tak nakręciłem vloga, że się nic nie nagrało, nie? Ale to nic. I właśnie tam nawijałem i opowiadałem właśnie, że znam bardzo fajne miejscówki do winkli. No lubię to też i fajnie się tak czuję, wiecie co, tak na luzaku na tym ścigaczu, nie? Pozycja nie, pozycja dla mnie jest bardzo dobra na ścigaczu. Zawsze to lubiłem, tego to nigdy się nie musiałem przyzwyczajać, zawsze mi pasowała ta pozycja. Pamiętam kiedyś pojechaliśmy pod białoruską granicę, tak, pod białoruską do Białowieży i to pojechaliśmy w 32 motocykle chyba, tak, zrobiliśmy ponad 400 km w jedną stronę, coś takiego. I powiem wam, że jak jechałem, to ja praktycznie mogłem spać na tym baku, nie? Był taki przypadek, że już wracaliśmy stamtąd, nie? I jedziemy sobie, okej, nie? Słońce tam świeciło, nagle przyszła chmura, spadł deszcz. My się zatrzymaliśmy, mieliśmy ze sobą, no wiadomo, jak w taką podróż się wybieramy, no to mieliśmy takie kombinezony przeciwdeszczowe. No to stanęliśmy na parkingu na stacji, każdy z nas ubrał taki sobie kombinezon. No i co? No i wolniutko jedziemy, tam te 60, 70, więcej nie szło, bo po prostu popadał deszcz, było bardzo ślizgo. I ja tak jadę tak za kolegami, przeszedł ten już deszcz, nie, tak słońce zaczęło wychodzić, droga jeszcze nie była sucha, tylko była cały czas mokra i ja tak leżę na tym baku, to słońce grzeje, nie, w ten, nie dość, że skóra, to na to jeszcze ten kombinezon deszczoodporny, to wyobraźcie sobie, to po prostu taka melanż taki mnie złapał i po prostu oko mi się zamykało, jadę ścigaczem i mi się oko zamyka, nie, to było niesamowite, nie. Fajnie tam było. Powiem wam, że takie tereny, że tam wszędzie marihuana rosła, nie? Tam się same siały, nie? Nawet dzisiaj wspominałem z kumplem, ty, no gdzie tylko nie pojechaliśmy do jakiejś tam, poczekajcie, co oni tam mają? Tam są kościoły i cerkwie, o tak, przy tych cerkwiach, nie? No, zawsze rosły. Nie wiem, może popalają, może lubią. To co, no to tyle z tych opowieści ze ścigacza. No powiem wam, no 10 lat temu, nie, no dalekie tripy robiłem ścigaczami. Bardzo mi się to podobało. I naprawdę wczoraj, kurde, jak tak sobie pojeździłem, piździawa była, nie? Ale no tak fajnie, plecaczek na ten, ochraniacze, na to ciuchy, enduro, kask enduro, buty na ściga. I naprawdę bardzo fajnie się jeździło. Ale teraz jak będziemy gdzieś dalej jechać, to już zakładam kask, mam, poczekaj, Sharka mam kask i mam kask, chyba Araja, nie, poczekajcie, ja mam tam kask, żeby nie kłamać, kupiłem dwa takie kaski, To jest Spirit trójkę, ale poczekajcie, nie wiem jak, Shoei, tak, Shoeia, no. Jeden kupiłem w malowaniu takim czerwono, takim rażuwa czarny, to już go jak gdyby wydałem i kupiłem później biały i gościu mi specjalnie go malował pode mnie, nie? W barwach Ducati pod Panigale. No i nie miałem pomysłu, co tam z tyłu, tutaj jakieś dodatkowe napisy, to z tyłu takiego duszka mi tam namalował. No, bardzo fajnie to robił, nie? Pamiętam koszt, nie wiem, 1700 albo 1500 zł takiego malowania. Ale mam ten kask do dzisiaj. Tylko na nim nie mam mocowania do kamerki. Mam tylko na tym Sharku. Shark, Carbon, taki typowy sport, nie? Tam jest szyba czarna, nie? Bo to gościu jeździł w GP i to mam właśnie po gościu z GP, po Walecie. Pozdrawiam Cię, Walet, jak obejrzysz kiedyś ten filmik, albo oglądasz, albo któryś z kolegów ogląda, no to pozdrawiam Waleta. Wylosowałem właśnie go na Wosiu, tak. Przywieźli mi specjalnie z Poznania, no, do Inowrocławia. Znaczy specjalnie, no specjalnie, chyba tak, specjalnie, no. Nie przy okazji, to było specjal. Potem się specjalnie jakoś tam przy okazji spotkaliśmy, ale nawijam. Dobra, no to nara, hejos, jutro na ściga lecę. Nara.